Na Łotwie i w Estonii społeczeństwo przez długi czas uciskane przez reżimy oparte na ideologiach sprzecznych z ludzką godnością i wolnością musi się dziś zmierzyć z innymi niebezpieczeństwami, którymi są sekularyzm i relatywizm. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się w ramach wizyty ad limina z konferencją episkopatu obejmującą oba te kraje. W przekazanym biskupom przesłaniu Ojciec Święty zachęca, by ufnie głosili Chrystusową Ewangelię. Franciszek zauważa, że księża są na Łotwie i w Estonii nieliczni i różnego pochodzenia. Pilne jest tam budzenie powołań, troska o dobrą formację i wspieranie form życia konsekrowanego. Katolicy Łotwy i Estonii są w codziennym kontakcie z chrześcijanami innych wyznań. Papież podkreśla konieczność dialogu ekumenicznego, wskazuje również na zagrożenia rodziny. Zachęca biskupów Łotwy i Estonii do troski o przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, a także do opieki duszpasterskiej nad rodzinami rozłączonymi wskutek emigracji powodowanej kryzysem gospodarczym w tych krajach.